Nowa wizyta wakacyjna bardziej, żeby odwiedzić rodzinę, spędzić czas, ten okres świąteczny z najbliższymi, tak więc to jest bardzo ważne. I przy okazji mogłem zawitać na tym meczu, który jest już tradycyjny w Siedlcach, tak więc sprawia mi to przyjemność, bo mówię, można zobaczyć kolegów z młodych lat, tak więc robi to, mówię, zawsze wrażenie. Miło się spotkać po latach czasem i zamienić 2-3 słowa. Jak ci idzie w karierze trenerskiej, bo wiem, że pracujesz już w zespole we Francji, jak ci idzie w tej karierze i czy jeszcze pojawiasz się na boisku w czasie? W karierze trenerskiej nie narzekam, na chwilę obecną z 10 meczów wygraliśmy 7, tak więc zajmujemy chyba drugą czy trzecią pozycję w tabeli, tak więc jesteśmy w miarę trzymamy się czołówki, cele są, żeby skończyć sezon w pierwszej dwójce, tak więc wszystko jest na dobrych torach. Czasem wyjdę jeszcze pobiegać po boisku i pomóc kolegom, których trenuję. Tak więc jestem zadowolony z tej zmiany, bo mówię, jest to okres, w pewnym momencie trzeba przejść na drugą stronę, tak więc miałem możliwość, żeby przejść na drugą stronę i trenować przyzwoitą drużynę, z którą można mieć ambitne cele. Tak więc a ten moment, jak daleko jesteś od powrotu do Polski? Francja to twoja przyszłość? Z żoną nie, na chwilę obecną jesteśmy zainstalowani we Francji. Zbytnio funkcjonujemy normalnie, żyjemy, jest praca, jest trening, jest rodzina, jest szkoła, tak więc nie zadajemy sobie na chwilę obecną pytania, czy wracamy, czy nie wracamy, tak więc na chwilę obecną nie zawracamy sobie tym głowy. Cieszymy się życiem tak jak jest. Czego życzysz naszym zawodnikom w jubileuszowym roku? Życzę, żeby ustatkowali formę i walczyli jak na najwyższe cele w lidze, a co najważniejsze, żeby czerpali jak najwięcej przyjemności na boisku, bo to jest najważniejsze, a później wyniki przyjdą same. Jeżeli jest przyjemność na boisku, jest przyjemność spotykania się, te wyniki przychodzą za tym.